Piotr Herman, Szpiegul.pl. Cześć! Pogoda jest po prostu nie do opanowania. Czasami słońce, czasami deszcz. No dziś przepiękne słoneczko. Pytanie, czy dzień cały będzie taki, czy też tylko ten fragment, kiedy ja będę nagrywał. Jest wczesna godzina poranna, 1 lipca. 1 lipca i mamy dzisiaj 31. 31, jeszcze tylko 4. 31 czerwoną infografikę, która prowadzi nas i do webinaru, i do kursu CCSIF. Chwila, muszę poprawić obraz, bo trochę mi coś ucieka. O, jest. CCSIF. W dzisiejszym odcinku jednak będziemy sobie rozmawiać o zarządzaniu kryzysowym. W ostatnim odcinku mówiłem o zarządzaniu ryzykiem i ścisłym powiązaniu tego obszaru, jakim jest zarządzanie ryzykiem, ze zarządzaniem ciągłością działania oraz kryzysowym. I o tym jest mowa właśnie w 31. czerwonej infografice. Znowuż uciekam. To jest zadziwiający sprzęt, ale jeszcze będę się trochę nim bawił, aż go opanuję jak należy. Gimbal dla mnie ciągle jest nowością. Dobra. Czym jest zarządzanie kryzysowe? Jako nazwa, tak naprawdę określa działalność organów administracji państwowej, administracji publicznej, która polega na Zapobieganiu sytuacjom y, kryzysowym, co do zasady sytuacjom kryzysowym, w odniesieniu tylko i wyłącznie do tak zwanej infrastruktury krytycznej kraju. Dlatego używanie tego słowa w biznesie jeszcze bardziej potrafi wprowadzać w błąd, jeśli nasz biznes, nasza firma stanowi chociaż część tej infrastruktury powtórzę infrastruktury krytycznej kraju. I dlatego właśnie uważam, że w przypadku biznesu w firmie powinno się mówić o zarządzaniu reagowaniem kryzysowym. Nie o reago nie reagowaniu kryzysowym, tylko zarządzaniu reagowaniem. A to dlatego, że samo y, reagowanie kryzysowe jest jednym z kilku etapów zarządzania właśnie reagowaniem kryzysowym w biznesie albo zarządzania kryzysowego, no to już w odniesieniu do administracji publicznej. I funkcjonuje również, jak już powiedziałem, słowo powie... na określenie zaraz powiem czego infrastruktura krytyczna. I to jest ok, zarówno w biznesie, jak i w państwie. Dlatego, że ja nie znam lepszego słowa, które mogłoby ukazać, o co tak naprawdę chodzi. A infrastruktura uchodzi za krytyczną wówczas, gdy ma istotne znaczenie dla zdolności funkcjonowania czy to państwa, czy to biznesu, czy to naszej firmy, czy to części tylko naszej firmy. Zaś jej awaria lub też osłabione działanie skutkuje trwałymi zakłóceniami w całościowym systemie. Zwracam Ci uwagę, że cały czas mówimy o systemie bezpieczeństwa, o systemach bezpieczeństwa. To by było tak na dzień dobry, żeby sobie uzmysłowić. Powinienem zamilknąć, ale będę mówił dalej. I teraz tak. Aby móc zareagować na kryzys wcześniej, to musi, powtórzę raz jeszcze, systemowo działać zarządzanie ryzykiem, i o tym już mówiłem. Natomiast zarządzanie, reagowaniem kryzysowym polega na takim skutecznym, skutecznym radzeniu sobie z kryzysami występującymi w firmie, czyli kryzysami technologicznymi, organizacyjnymi, ekonomicznymi, środowiskowymi, prawnymi, a także wizerunkowymi, czyli jak widzisz, spora część pochodzi z tak zwanego otoczenia dalszego, czyli tych czynników, które wpływają na nasz biznes. Eee... I to jest, zarządzanie reagowaniem kryzysowym jest realizowane w czterech, w czterech fazach. Jedną z nich jest właśnie reagowanie. Zarządzanie reagowaniem kryzysowym odbywa się w czterech fazach. Zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa. Proste. Zapobieganie, czyli poznanie, poznanie tego zagrożenia, monitorowanie, Eliminowanie źródeł zagrożeń. To jest zapobieganie. Przygotowanie. Tu chodzi o przygotowanie sił i środków. Materiałowe, techniczne, organizacyjne. W tym szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. By zapanować nad niekorzystnym rozwojem sytuacji w naszym biznesie. Chyba zrozumiałe, prawda? To jest przygotowanie. Przechodzimy do etapu trzeciego. Reagowanie. Etap trzeci. Reagowanie w zarządzaniu reagowaniem kryzysowym. Hmm? Czyli, tak jakbyśmy to rozumieli, reagow zarządzaniem kryzysowym w biznesie. Odróżniam to od, od tego, co się dzieje w administracji publicznej, w administracji państwowej. Tak się powinno robić, uważam. Reagowanie. Czyli, już o tym mówiłem dzisiaj, mówiłem wczoraj i powiem jeszcze raz: zachowanie ciągłości działania firmy, dostarczenie pomocy poszkodowanym, prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia strat i zniszczeń, czyli minimalizacja lub likwidacja skutków. No i ta ostatnia odbudowa czyli powrócenie, przywrócenie stanu normalności o ile to jest możliwe, czy to jest możliwe na przykład w naszym przypadku, to się okaże w najbliższym czasie, w najbliższych może nie miesiącach, ale może jednak latach, czy to zostanie między z nami tak jak poprzednia epidemia terroryzmu, czy może jakoś inaczej. No zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie odbudowa jest czwartą, ostatnią fazą zarządzania reagowaniem kryzysowym. Gotowość osiągana i utrzymywana jest przez ciągły cykl. Ciągły cykl. Tutaj mamy również cykl. My ciągle pracujemy wszędzie w cyklach. To są procesy. To są procedury, ale procesy, cykle. I jest analizowanie, zaprojektowanie systemu zarządzania reagowaniem kryzysowym, wdrożenie tego systemu i szkolenia. To bardzo istotne i nie wolno tego pomijać. Oraz testowanie i poprawianie, i wrzucę jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna zmiana kultury organizacyjnej. Zarządzanie zmianą to tak naprawdę jest zarządzanie reagowaniem kryzysowym także kulturą organizacyjną firmy. To jest bardzo, bardzo istotne. I aby taki system działał, bardzo ważne jest zapewnienie firmie, wczesnego ostrzegania i o nim powiemy sobie niedługo. Zostały nam cztery infografiki, jedna z nich będzie poświęcona właśnie systemom bądź systemowi wczesnego ostrzegania. Kryzysy mamy różne. Kryzysy są różne i wewnętrzne, tak, czyli to, których źródło jest w środowisku wewnętrznym, w naszym biznesie, w naszej firmie oraz zewnętrzne, czyli pochodzące z otoczenia biznesu, z otoczenia konkurencyjnego, z bliższego, czyli... Ym, to jest takie zakłócenie w sprzężeniu zwrotnym pomiędzy nami a naszymi interesariuszami, tak? Pomiędzy na przykład nami, a klientami, nami, a kontrahentami, nami, a konkurentami, nami, a członkami rad nadzorczej na przykład. No to się to się, to się zdarza i to są to, jest, to są te problemy, które generują się w, 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 w interakcji pomiędzy środowiskiem wewnętrznym, czyli firmą a a otoczeniem bliższym, tak? I otoczeniem dalszym, o czym mówiłem, te wszystkie czynniki. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, pamiętać. I teraz wzrost i rozwój biznesu wymagają, ja już to powiedziałem, zmian. Dlatego zarządzamy zmianą. Zmiany występują często i nagle. Zmiany jest tak naprawdę w życiu, w prowadzeniu biznesu, że jedna zmiana kończy jakąś fazę rozwoju firmy i zaczyna się następna która trwa, dopóki nie rozwiążemy problemu i ponownie, i ponownie, i tak naprawdę następuje wzrost. Następuje wzrost organizacyjny rozwoju firmy. Podając to na przykładzie, załóżmy, taka młoda firma, ona wzrasta na początku dzięki pomysłowości, pomysłowości swoich twórców. I ona tak wzrasta, wzrasta, wzrasta do momentu, kiedy występuje kryzys przywództwa. Okazuje się, że ten przedsiębiorca no, nie nadaje się na menedżera. To jest bardzo, bardzo częste. Nie nadaje się do zarządzania ludźmi. Chociaż jemu wydaje się inaczej. I teraz potrzebny jest silny przywódca. Zazwyczaj, zazwyczaj z zewnątrz. Dlatego, że przedsiębiorca, co do zasady, to nie jest reguła, ale co do zasady, tak? Pilnuje, żeby, no, lepsi od niego w firmie nie pracowali, szczególnie w zakresie zarządzania. On potrzebuje wyrobników. Tak to niestety wygląda. Pomysły są przede wszystkim jego, ewentualnie prawda, wyciągane tak energetycznie, jak wampiry trochę działają. Potrzebny jest silny przywódca, który kierunkuje działania firmy. Pomysły zostają wówczas ujęte w sposób formalny. I to pierwszy nasz kryzys w ten sposób e, zakańczamy. Wchodzimy w następną fazę rozwoju i czeka nas kolejny kryzys. Czeka nas kolejny kryzys, ten jest opanowany. Następuje dalszy wzrost organizacji. Do momentu, aż pracownikom i kierownictwo zaczyna doskwierać taki autorytarny styl yy, zarządzania. Autorytarny styl i należy delegować uprawnienia. Delegować. Naprawdę, prawdziwie delegować uprawnienia, czyli yy, przekazać odpowiedzialność większej liczbie ludzi w firmie i dalej wówczas rosnąć. To jest bardzo proste, tylko temu właśnie naszemu, temu właśnie naszemu bohaterowi, tak? Temu. Już nie zewnętrznemu, bo, bo on już jakiś czas u nas pracuje, temu autorytarnemu przywódcy bardzo trudno jest się na to zgodzić. Ale kiedy przez to przejdziemy, to firma nadal rośnie do momentu, kiedy występuje kryzys kontroli. I w tym momencie, kiedy będziemy wiedzieli, że jest kryzys kontroli, w firmie kładzie się nacisk na sprawozdawczość. Jak się pojawia sprawozdawczość wszędzie, gdzie to tylko możliwe, ze wszystkim, co to jest tylko możliwe, oznacza, że mamy najprawdopodobniej niemal na 100% do czynienia z kryzysem kontroli. I tą kontrolę, ten kryzys przełamujemy przez koordynację. Na tym etapie organizacja zaczyna wprowadzać pewnego rodzaju planowanie strategiczne, i ono dzięki wprowadzaniu już takiego początkowego planowania strategicznego łączy odgórne i oddolne metody yy, metody planowania. Znaczenie kluczowe, Znaczenie kluczowe na tym etapie ma. Komunikacja w firmie. Jeżeli nie zadbamy o komunikację, to się po prostu posypi i będzie ciągnęło. Załóżmy, że przechodzimy, bo zazwyczaj przechodzi firma ten kolejny kryzys, jakim jest koordynacja, która jest niezbędna, tak? I rośniemy do momentu, aż powstaje kryzys biurokracji. Rządy biurokracji w firmie doprowadzają wówczas do duszenia rozwoju i do duszenia inicjatywy. I dalszy wzrost. Może już nastąpić dopiero w wyniku odejścia biurokracji, odsunięcia tego na bok, promowaniu postawy współpracy w firmie. Bo jak to powiedział ee, Trocki, biurokracja jest to rak na zdrowym ciele socjalizmu. Przepraszam, ale niezmiernie cieszy mnie ten cytat, bawi niesamowicie. Nie wiem, jakim cudem on mógł na to wpaść, chyba po to, żeby nam w głowach zamieszać, bo bo jest wręcz odwrotnie i on doskonale musiał o tym wiedzieć. Więc przełamujemy kryzys biurokracji poprzez promowanie postawy współpracy w całej firmie. I to jest świetny, fantastyczny moment, gdy firma podsiada już duże rozmiary, jest już na tyle dojrzała, że radzi sobie z kolejnymi kryzysami, które następują, można je wymieniać. I zaczyna kłaść nacisk na edukację, na szkolenia, zarówno kierowników, jak i pracowników, i traktuje to jako inwestycje. Jest bowiem tak, że w firmie, która dopiero rozpoczyna na rynku kiedy nie ma po prostu funduszy na spalanie jak taka rakieta nie? Nie, to no nie wydaje się pieniędzy na szkolenia i to jest potężny błąd ponieważ później jak się już przejdzie kilka faz rozwoju dochodzimy do momentu współpracy jesteśmy dużą rozwiniętą firmą i nagle zaczynamy rozumieć edukacja i szkolenia to podstawa edukacja top managementu managementu kierowników edukacja pracowników to jest podstawa i ja, ja zapraszam cię na kurs podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu (CSI, Corporate Security Intelligence) na kurs, który no tworzę, ale najpierw na webinar, webinar już za cztery dni, tak jak są cztery in czerwone infografiki za cztery dni, 5 lipca. O godzinie 20 czasu polskiego widzimy się na webinarze, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba płacić za niego. Ja to wszystko opowiem za darmo. A co opowiem? Opowiem w ciekawy sposób, czym jest koncepcja CSI. Opowiem, jak wygląda proces certyfikacji zawodowej CSI, który stworzyłem, mój autorski program. Opowiem Ci o tym wszystkim, co, jak, dlaczego, żebyś rozumiał. Na czym polega cała robota w branży CSI, w branży wywiadu, bezpieczeństwa, biznesu, corporate security, intelligence? Bardzo Cię na to zapraszam. Pamiętaj, wszędzie, gdzie tylko mogę, oznaczam termin, oznaczam miejsce i daję adres na YouTube. Wystarczy, że wejdziesz na przykład na moje konto na YouTube, szpiegul.pl, i tam znajdziesz nadchodzące wydarzenie. To jest właśnie ten webinar do tego. Bardzo chętnie, bardzo miło jest mi zaprosić Cię do grupy. Grupa jest zamknięta, szpiegul.pl na Facebooku. Powiem krótko, świetne materiały i tyle. I zamieszczam jej nie tylko ja, ale i członkowie grupy. Serdecznie zapraszam, żeby dołączać. A na dziś życzę Ci wspaniałego, miłego dnia, bardzo słonecznego, dużo energii wewnętrznej i tyle. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!